Nie powinieneś raczej tutaj stać, ponieważ oni ci w tym momencie mogą wejść do dżungli. I ty tego nie wiesz wtedy. I na przykład zabrać, zabrać tego kampa i wtedy goście może wertykalnie podzielić dżunglę. Nie? Czyli że czyści sobie, czyści sobie górę, czyści sobie górę i cały czas siedzi przy tobie i ciebie gnoi. A no, to jak mój, jak mój dżungler jest ogarnięty, to powinien od razu ten mapować do niego do dżungli, co nie? No tak, 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 on, on wtedy powiem, pójść tutaj i sobie y, robi tą dżunglę, ale w momencie, w którym ty raczej chcesz grać strong side topa, to nie chcesz, żeby dżungler do ciebie praktycznie nie przechodził, bo jest to gdzieś tam nie leży w twoim interesie, jeżeli, jeżeli chcesz kierować gry, jeżeli chcesz, żeby jak najwięcej resursów było pakowane właśnie w ciebie. Także zwyczajnie, gdybyś sobie tutaj stał, to już blokujesz im taką możliwość, bo wtedy pantheon na pierwszym levelu. No, na pierwszym levelu nic nie wchodzi w Olafa, nie? Z do, bardzo dobrze o tym wiesz. Także oni, nawet gdyby bardzo chcieli, to nie za bardzo mogą. Także. A, a liczenie na to, że ten gościu nie wiem. Aha, bo ty. No, on by, jeżeli. On wie. A zakładamy, że wie, bo gdzieś tam masz patynać ci ludzie mniej więcej wiedzą już o co chodzi. Że level 1 w Olafa się nie wchodzi, to nikt tutaj nie będzie podchodził do tego krzaka, nie? Mhm. Także zwyczajne stanie tutaj mogło być albo przynajmniej zapewnić informację, albo oszczędzić sporego przypału. Ehm, dobra, w sumie weźmy sobie. Foga na ciebie. Okej. Okay. Ty masz pierwszy level godzin całkiem nie spoko. I teraz tak, gnojenie przeciwnika jak masz pierwszy level całkiem spoko, jest dość proste, bo musisz sobie stanąć tutaj, musisz sobie stanąć tutaj i wtedy doprowadzasz do takiej sytuacji, że go się nie może do ciebie podejść i musi stać sobie tutaj, przez to w momencie, w którym umierają te pierwsze trzy kripy i te pierwsze trzy kripy, to on nie dostaje z tego expa, bo stoi sobie tutaj, ty, ty tak samo i teraz masz jeszcze kół. Więc albo możesz go sobie tym obić, albo możesz sobie nawet wziąć te 3 miniony. Ale wtedy też prawdopodobnie obijesz te. Przez co y, ten wavik y, no, szybciej to ci się skraszuje. No, no, ja biorę ich normalnie, tak? No, także jak masz y, generalnie pierwszy level, jak masz pierwszy level i y, jesteś pierwszy na linii, to możesz z tym coś zrobić. Ale tutaj po prostu nic nie zrobiłeś. Więc jedna z tych dwóch rzeczy to jest wyjście przed pierwsze miniony, jak jesteś takim silnym Olafem. A druga rzecz, którą mogłeś zrobić, to zobaczcie, jak sobie tu podchodziły. Jak minionki sobie tutaj podchodziły, agro zebrać. Coś no, no, by było no wchodzisz, zbierasz agro, one biją ciebie tak i. tak, Tak, jedna rzecz to jest, że będzie się puszywał do ciebie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jeden z tych minionów szybciej umrze i ten gościu też straci z niego z eks, expa. Dlatego ogólnie lepsze jest wychodzenie przed miniony, bo gościu traci expa z trzech minionów, a tak to traci expa tylko z jednego. Ale tak czy jak jesteś pierwszy na linii, to powinieneś coś z tym zrobić. Bo ten, ten exp na początku gry to wiesz, ma dużo większy value. W lecie, jak ktoś, okay, ktoś no by ja stracił. Ja golda tylko nic więcej. No, no, Dobra, i ma stopusz goście musi sobie to respektować. Okej. Okay. Zak jest w bocie, ale leci do topa. Ok, pytanie do ciebie, za milion punktów. Jeżeli zak jest z i sobie clearuje od bota, to kiedy będzie mniej więcej przy topie? 3.15. Dokładnie 3.15, 3,20. Zależy jak szybko mu tam pójdzie, zależy, jak dobrze gra. I teraz chcesz ustawić linię pod to, żeby my się chciało tu zgankować, nie? Czyli pytanie do ciebie. Jak ustawić tak linię? Co byś w tym momencie zrobił? No żeby to ten... na drugim wave bym chyba to rozbił i żeby to się odbiło z powrotem do mnie. I wtedy puszowało w moją stronę. On będzie musiał wyjść wtedy. Można, można na drugim, można na trzecim. Okay. Na trzecim też to działa bo Ty jesteś w stanie kontrolować tą linię, bo goście nie może za bardzo w Ciebie wchodzić. Także tak naprawdę Ty w momencie, w którym grasz lo robisz sobie trochę co chcesz. Ważne jest tylko to, żeby faktycznie ten wave się odbił i gdzieś tam w tej trzeciej minucie on był, no przynajmniej tutaj. Przynajmniej. Także generalnie tak, założę, założenie masz dobre, zobaczymy jak to, jak to zrobisz. granie z tą dru y drugiej fali jest spoko, bo te minionki gdzieś tam jeszcze y umierają, i on musi pod to podchodzić i dostawać taki damage jak teraz. No, Tylko troszkę za szybko to podpuszowałeś i teraz masz akurat spoty, gdzie nie możesz bić tych tylnych minionów. Mm -hmm. Okej. Okay. Jeszcze zobaczmy tego trade'a. Do pantheon też nie jest naj y najsłabszy na początku, no ale gdzieś tam bije się w twoich minionach. Spoko. No, ty masz lifestyle, No. Tylko generalnie akord jest to, że te minionki są teraz w takim miejscu. Teraz nie jest tak źle, bo weszliście w tego fajta i te minionki podeszły trochę do przodu. Ale tak jak wcześniej one stały pod wieżą, to nie ma już ich bić. Co wskazuje na to, że tego drugiego wave'a dopchałeś sobie trochę za szybko, nie? To wszystko trzeba... Na no to wszystko trzeba patrzeć, to wszystko trzeba mniej więcej w którymś momencie wyczuć. Dobra i teraz chcesz tego wave'a jak najszybciej dopchać. Okej. Okay. No, wjebałeś, wjebałeś, bo nie, nie dopchałeś tego wave'a, przez to ten wave, jak, jak będzie ten ZAK to podchodził, to będzie gdzieś tutaj. Więc on nie ma jak ci zgankować, więc sobie zrekaluje i pójdzie sobie w bota. Nie? Także w, 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 w pełni na ciebie jest to, że on, jemu się teraz nie chce przychodzić i gankować ciebie, nie? Wszystko przez to, że tego wave'a wave nie dopchałeś. Szczególnie, że masz jeszcze level przewagi, nie? Teraz on ma drugi, ty masz trzeci, a ty poszedłeś sobie gdzieś tam do tyłu. Nie, jeszcze ją pingujesz, żeby przyszedł. Kiedy? Nie ma szans. Żeby coś tutaj zrobić. Nie. Także bardzo ważne jest to, żeby ten albo drugi, albo trzeci wave wepchać. Nawet jeżeli macie to kosztować sporo HP, to trudno. Weź to HP, ale dopchaj tego wave'a. Ja się ale nawet nie będzie chciało ciebie chase'ować. Nie, bo teraz zresznie, masz straszny zresznie. przypał. Tragedia jest. No. A masz mało HP? No, no właśnie. I nie ma TPK. Więc ewentualnie możliwy on, jest jakiś dive. Dla mnie to był chyba dive Able, i dlatego mu pingowałem, wiesz? No. To jest jakiś dive. Chociaż to jest Panteon, nie on ma TPK. On musi to jakieś wcześniej użyć. Bo to nie jest taki dive po prostu. No ale weźmy takie trade, zacz. Jak weźmy takie trade, to on na tej dni nie może zostać. Zobaczmy sobie to jeszcze raz od tego momentu, jak ty sobie tutaj to tradujesz. To jest dość ciekawe. Okej, okay, dobra. To jest moment, w którym powinieneś tutaj siedzieć i po prostu pchać to na pałę. Tutaj, teraz. Szczególnie, kiedy masz trzeci level. Podchodzisz sobie pod to na hamo i sobie pchasz te miniony. Dobra i teraz te tradey wejdą. No, masz przypał. Generalnie każda postać, nawet jeżeli ty jesteś silniejszy tym Olafem, to jak sam stwierdziłeś, ty jesteś silny, kiedy możesz tego Wave trzymać tutaj, bo możesz go drawdownować. W momencie, w którym ty stoisz tutaj, to ta, cała Twoja przewaga trochę e, no on mało zgarnia, znaczy, nie? Free, tego Expa i Golda, którego by nie mógł zgarniać, gdyby on stał na środku linii chociażby. To jest jedna rzecz, że on może sobie to za darmo zgarnąć. jest jeszcze druga rzecz, i druga rzecz polega na tym, że on może wygrać Trader. Bo trady, które będziecie brać są raczej krótkie, a Pantheon krótkie trady może gdzieś tam wygrywać ze swoim E, którego jeszcze, jeszcze tutaj nie użył. No ale jak, no generalnie w momencie, w którym Ty musisz podejść przynajmniej tutaj, żeby wziąć tego i tego creepa, no to on sobie może spokojnie użyć na Ciebie całe combo i wycofać z e, pod wieżę. Zanim Ty mu zadasz przynajmniej chociażby jedno obrażenie. Także w tym momencie Twoje trady wyglądają fatalnie. No, i tak naprawdę sam siebie pod tą sytuację, żeś tam. Sam do tego doprowadziłeś, nie? Tym, że po prostu nie wszedłeś mu na mordę kiedy, wtedy, kiedy trzeba było, i nie dopuszczałeś tego wave'a. I w tym momencie, no, masz przypał. Masz przypał, no i co? Będziesz go tradeował sobie z kół i będziesz sobie zbierał pieniądze, które on ci po prostu pozwoli wziąć. Nie, ja on tutaj po prostu trochę źle, źle tym zarządza. Przecież to możesz sobie wykorzystać, to że ty sobie możesz wziąć te minionki. Nie, patrz. On tutaj cały czas miał agro minionów na sobie. W wiesz jak zrobić, żeby minionki przestały cię bić? Do krzaka albo do tyłu. Do krzaka albo do tyłu, ale wystarczy, że schowasz się za innym minionem. Jeżeli jest A, jakiś okay. minion i on na swojej drodze ma innego miniona i za nim jesteś Ty, to on się zdeagruje z Ciebie i pójdzie na tego miniona. Czyli w momencie, okay. w którym ten gościu kliknąłby tylko tutaj, to te wszystkie miniony przestałyby go bić. A tak to stracił jeszcze tutaj ze 100 HP. Tak, o. I to możliwe, że to właśnie wyżycie go tutaj z tej linii. Także nie wypierdoła? A bo. O nie, on tutaj jeszcze dopiero zbierze to agro. O, tu go biją. Ojoj. No, no i on nie idzie za te miniony. Pa. I w tym momencie to już o. się obąsuje do mnie. Tak, tak. W tym momencie to już jest bounce bo te dwa minionki są, są za blisko. i mycie jak to jest bounce to ty. ojojojoj. Oj, oj, oj. Ty teraz robisz tak, żeby to nie był bons. Aha. Ty teraz bijesz te creepy, a jak bijesz te creepy, to to się przestaje być bounce, bo Ty chcesz, żeby ten wave jak najszybciej do Ciebie wrócił. Ty chcesz, żeby on sobie stąd uciekł, bo to jest dla Ciebie turbo fajne, bo on nie ma tego DPK, a nie, nie ma szuski. Także szybko na, tego, na to linię nie wróci i będzie sobie, wiesz, mógł sobie tutaj frizować i goście nie będzie miał wyboru. Ale w, I teraz on, i tym szybciej tam się y, tym szybciej tam się pojawi ten wave, po prostu tym szybciej tam przejdzie, im szybciej y, Twoje minionki zginą. A jeżeli ty będziesz zabijał minionki przeciwnika, to twoje minionki będą ginąć coraz wolniej. Czyli co, coraz dłuższy będzie ten okres, w którym ten wave będzie przechodził do ciebie. I w tym okresie, który się przedłuży, on na przykład może zdążyć dobić szóstkę. I w tym momencie już ma wyrąbane, że ty y, jakiegoś tam Freeza mu założyłeś, bo on sobie wróci na nie Także ty chcesz, żeby ten wave w tym momencie jak najszybciej przyszedł do ciebie. No i w takiej sytuacji nie możesz bić tego gripa. Czy rzucać na przykład w niego skół. O, ko jeszcze przez 2 miniony, nie? On tutaj nie wiem, czym z tobą nie trajduje. A bo on E nie ma teraz. Czy nie to jest R E. ma. Nie wiem. Okej, okay. i teraz jest spoko moment, żeby ten zak przeszedł. Bo ten goście faktycznie musi gdzieś tam wychodzić, on jeszcze ku nie ma. Ok. Nice. No i teraz poszujecie. Może. Ale. Okej, okay, dobra. Pytanie. Czy Kazik może być z powrotem na topie? Teraz. Czy on możecie w tym momencie spaniszować? W sumie to nie wiem, nie patrzyłem teraz gdzie on się pokazywał, ale. Mamy minutę 425. Wiesz, że on mniej więcej 3.15 był na bocie, nie? Jak, jak ZAG był na topie, to on był na bocie. To w tym momencie, je, jeżeli coś tam się zadziało, to on może gdzieś tam, powiedzmy, siedzieć. Ale generalnie jest taka zasada, że jak robisz jakiegoś kampa, zaczynasz od niego, wiesz, że on zaczynał od tapa, bo yy, pantan był później, to 4,20 jesteś na nim z powrotem. 4,20 okay. to jest moment, w którym on z powrotem jest na kampie, od którego zaczął. Więc teraz masz 4,25, także gdzieś tam w teorii on może gdzieś tutaj się czaić. Także to puszowanie. Jest trochę riski, ale z drugiej strony, ty jesteś do tego trochę zmuszony, bo nie masz tego tepeka. No, idealnie by było, gdyby Zak, był, pomógł przy tym, nie? No, Dobra, tak, idealnie by było, gdyby on ci tutaj został. Możesz go pingować zawsze. No, bo teraz tutaj duże ryzyko. No, nie chciałem tego tak zostawić. Nie? Tam jakieś dymy były na bocie, więc zakładam, że on jakoś super szybko na tym kampie nie był. No, ale to jest jakieś założenie, nie? Dobra. Dopchaj okay, sobie tego wave'a. to był awkward, trochę ryzykowałeś, bo sam wiesz, nie wiesz do końca co się tam działo. Ale generalnie mniej więcej trzeba było, bo byś bardzo dużo stracił, gdybyś tego nie zrobił. Także gdzieś tam ten kol nie jest, nie jest najgorszy. Co się tutaj dzieje? No nieważne. Dobra. Ok. Warhammera sobie kupiłeś. Dobra, no ja to robię Hydre, tak. ale jednocześnie ja mhm. naj, najpóźniej, jak się da, kupuję Tiamat, żeby, bo, żeby sobie nie psuć kontroli tego wave'a. Mhm. Na początku, mhm. przynajmniej. Tak, no to jest, to jest dobre założenie, jak najbardziej. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Znowu pytanie do ciebie: Do jakiej sytuacji chcesz doprowadzić w tym momencie? Co masz w głowie? Jak gnoić Pantheona? No, musiałbym trzymać ripy przy swojej wieży jakoś, nie? Dobrze, okej, okay. czyli chcesz doprowadzić, żeby ten wave znowu gdzieś tam tutaj się tak. spotkał. Dobra, to pytanie do Ciebie, jak to zrobisz? No teraz się slow poszuję w jego stronę, no to jedna mhm. opcja to jest go odbić od wieży. Dokładnie, to teraz masz, możesz... ok. jak wiesz, że chcesz ją odbić od wieży, no to możesz zrobić to albo szybko, albo wolno. No. I teraz pytanie do Ciebie, którą z tych opcji byś tu wybrał? Czy chcesz raczej szybko to dobić, czy wolno? Mi się wydaje, że chyba wolno, w sensie tak robię. Eee, wtedy jest więcej minionów, co się rozbija i mam więcej czasu, żeby nie wiem, cokolwiek zrobić. Jakoś kampa w dżungli, albo warda, ucieknąć, coś takiego. Tak, generalnie tak to działa. Że w momencie, w którym wrzucisz mu większą, większego wave'a, to masz więcej czasu, żeby gdzieś zejść. I to jest spoko, jeżeli chcesz impaktować w mapę. Ale z drugiej strony możesz to zgrać bardziej pod siebie. Możesz mieć wywalone w to. Możesz dobchać tego wave'a szybko. Tutaj, już na nawet tego, bo Olafem jesteś na tyle silny z tym kurze możesz spokojnie to wepkać, zanim ten wave tutaj przyjdzie. On to przytankuje i tak naprawdę jesteś w stanie zdobyć tego bązbaka dużo szybciej, bo tak to musisz poczekać na tego wave'a i zbąsuje się dopiero kolejny. A tak to jesteś jeden wave do przodu z tym playem i on o jednego wave'a będzie musiał więcej gdzieś tam się wychodzić i narażać. Także w tym momencie nie musisz grać po to, żeby postawić jakiegoś warda czy zrobić jakiegoś kampa, tylko możesz grać bardziej pod to, żeby gnąć tego gościa. I to jest tak naprawdę wybór, który gdzieś tam w każdej gierce możesz, musisz sobie podejmować. Okej, okay, widzisz, że on tutaj zszedł. No i pchać to. No jak zobaczyłem, że on tam jest. Nie? No i dobrze. No i musisz jeszcze jednego wziąć tego wave'a, on... On nie ma szóstki. I już może gdzieś tam do ciebie wracać. No ale czy siak będzie się to odbijać, nie? Więc to co robisz tutaj jest spoko. Dobra. No i teraz faktycznie masz ten moment, że powinieneś sobie zejść coś zrobić. Jeszcze tam coś próbowałeś pójść, ale generalnie zamysł masz dobry, idziesz sobie zwardować. Fajny wart jest tutaj. Yy, albo masz więcej czasu, to tutaj, na, na raptorach. Generalnie rzadko okay. kiedy warduje się yy, REDA. Nie? Jak masz mniej czasu, to idź wardować tutaj. Tutaj ten wardzik dokładnie w tym miejscu. A jak masz trochę więcej czasu, to pójdź sobie zwardować po prostu tutaj. Jeżeli już Twój midliner tego nie zrobił, tak jak w tym przypadku. Dobra. I teraz robisz krawa. I ta, ten, to robienie krawa jest o tyle słabe, że nie jesteś w stanie teraz złapać tego wavea. A jak nie jesteś z, 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 w stanie złapać tego wavea, to patrząc się odbija. I teraz gościu znowu jest bezpieczny, bo ten wave z, z powrotem będzie szedł do niego. A ty chcesz cały czas ten wave zatrzymać tutaj. I cały czas coś robisz. Że, nie jesteś, że po prostu ci się to nie udaje. Na przykład, teraz proszę sobie zrobić tego kraba. I straciłeś, patrz. Wziąłeś kraba, który daje ci tam, nie wiem, 80 golda czy coś takiego, 90, nawet nie pamiętam tak szczerze, ale straciłeś całego wavea, całego golda z wavea, całego expo z wavea, i jeszcze do tego jest bounce back w jego stronę. Czyli generalnie niezła tragedia z twojego punktu widzenia. Nie? No tak. No. Także patrz, musisz sobie patrzeć na, na, na tą linię, patrzeć, jak szybko on jest w stanie coś przepuszczać. Jeżeli chcesz go tutaj zatrzymać, a może żeby jesteś silniejszy, no to musisz tutaj być, a nie że ty sobie siedzisz i robisz jakiegoś kraba. To jest marnowanie czasu. No więc ogólnie zamysł masz dobry, tylko że po prostu tego nie robisz, nie? Widzisz. Sam co tu się dzieje. Bo ty ani, ani razu patrz, jest on ma 6 level, jest 7 minuta, i ani razu nie, nie było wave'a w tym miejscu. Że on musiał coś tutaj po niego kontestować ani razu. Dobra, no okej, okay, to się pan zbakuje. Czyli, twoim jedynym zadaniem, jak to się pan zbakuje, bo takie branie tradeów blisko jego wieży jest dość średnie, bo on raczej może wygrać takie trudne tradey. Znaczy, nie trudne, tylko e, krótkie tradey z założenia. Jakby to powiedzmy trochę lepiej zagrał. Eee, no. I generalnie, twoim, twoim jedynym założeniem jest to, żeby tego wavea nie zepsuć. Czyli żeby nie bić tych minionów, żeby one wreszcie miały czas pójść tutaj. Bo, nie wiem, masz może jakieś ADHD albo coś i cały czas klikasz te miniony wtedy, kiedy nie trzeba. ale ja, to jest ja, ja to rozumiem, nie? Często po prostu siedzisz sobie na linii i masz takie. cholera, mam trochę lifesteal i jako dużo tego miniona to dostanę HP. No spokaż, że dostaniesz HP, ale zepsujesz sobie cały gameplan. Jaki, jaki, gdzieś tam mówię, że masz sobie przed gierką. Okej, okay, taki szarci tradzik. Nie, raczej wychodzisz na niego na minus. Jak wy się że tradujecie blisko jego wieży. Jak on ma Slopusz do ciebie, to nie musisz tego robić. Możesz sobie spokojnie poczekać, możesz sobie farmić pojedyncze minionki z Q. Nie musisz pod, podchodzić po, pod żadne takie trady. Nie, ja już powiedziałem tutaj, że, że to, to będzie słaby trade i generalnie tak wyszło. I to nie jest czarna magia i to zawsze się tak dzieje. Że w momencie, kiedy ty jesteś blisko swojej wieży, to masz automatycznie przewagę. Po prostu. Także w momencie, w którym wiesz, że ten wave i tak będzie się do ciebie stał, poszował, to nie ma żadnej potrzeby podchodzić i brać takich tradeów. Bo w tym momencie, ty masz już zbyt mało HP, prawdopodobnie, żeby tutaj zostać, nie? On jeszcze ma Ignite'a, także ty się nie leczysz. I teraz ty, po raz kolejny, nie jesteś w stanie tutaj zacząć tego wave'a. Masz za mało HP. Także cały czas. Cały czas zamysł masz, do... zamysł masz dobry, ale cały czas nie jesteś w stanie doprowadzić do tej jednej sytuacji. Przez, przez swoje własne błędy, nie? Mhm. Także to widzisz. No i teraz masz przypał. Będzie może. Próbować zajmować. Ale widzi persorowej. No. Na że... do... no. No, no masz jeszcze W, nie? Spokotacz. No. No i teraz. No i to na tyle, bo jesteś uzależniony od tego, że tu się jakiś dym dzieje. I kto tutaj wygra, ten może przyjść i tego tapa zgnoić. Także musisz nie dość, że patrzeć na niego, to jeszcze musisz patrzeć na ten dym tutaj. Teraz widzisz, że Zak podchodzi. Tutaj skoczył. Więc możesz sobie wziąć. A nie, nie skoczył, przeskoczył. tą... No dobra, nie zabił go, ale możesz sobie dopchać Waiva. No generalnie, twoje. Wygrali, tak powiedzmy to w cudzysłowie, że po prostu ktoś mógł podejść i dzięki temu yy, gdzieś tam ten wave'ik możesz sobie spokojnie ustawić cofki. No. No ale mówię, generalnie mogłeś dużo bardziej gnąć tego Panteona w tej grze. Dobra. Tu się widzę, że zdów nie będzie dużo działo. O, aż do momentu tutaj. O kurde. O kurde. Zawiłeś 11 minut zajęło, co, nie? 11 minut, no. no w wsiad, wsiad, gierkę, mówiąc, goście nie, nie może żyć, ja z nim wygrywam. Po 11 minut go zabijesz, nie? Dopiero pierwszy raz Jo. No. Ja. On jeszcze dłużej został na linii i sobie to podepchał. Trochę jokerowe, ale chyba ma erkę, także może szybko wrócić. Także zdąży na to, że ty nie będziesz w stanie mu dopchać już tego Wave'a teraz. Bo możesz sobie wrócić na to zerką. Także w tym momencie możesz, możesz w sumie sobie to opuszować. Bo wiesz, że to jest Herald, dobra, nieważne. Oni go wzięli. Mieli tempo. Ale wiesz, że musisz uważać. Wiesz, że musisz uważać, bo teraz ten Herald został wzięty, więc ten Kazik może zaraz tutaj do Ciebie przyjść. Także musisz to raczej zrespektować. Gdzieś tam przynajmniej grać fogiem. W takim momencie spoko zagraniem jest wejście sobie do jakiegoś krzaka. I nie, nie, bo wiesz, że ten wave gdzieś, gdzieś teraz tutaj się spotka. I ty chcesz grać, zbierać z niego wave'a, ale nie chcesz się też pokazać, bo jak się pokażesz gdzieś tutaj albo tutaj, to ten y, Kazyks po prostu sprintuje na ciebie, a oni na ciebie wchodzą dwa na 1 i ty masz dyntkę. Okay. Także z jednej strony mogłeś to tą żeby nie, jak najpóźniej wystawić się tutaj, żeby ten Kazyks musiał spędzić gdzieś tam tutaj jak najwięcej czasu. Żeby mu się to jak najmniej opłacało, ale z drugiej jak już sfaskuszowałeś i nie zdążyłeś zrobić tego na czas, żeby to wbiło pod tower, to idziesz po prostu do krzaka. I nie chcesz się to pokazać, bo wiesz, że ten Kazyks może gdzieś tutaj być i może ci po prostu wyskoczyć na twarz. Oj, tutaj nawet tak robisz, to jest bardzo spoko. O, doszedłeś. W tym momencie tu masz panteona i KZX już może na ciebie skakać, nie? No, ale nie tym razem. Tym razem Ci się upiekło, ale mówię, to się upiekło, ale nie, że to było dobre. Bo te minionki, ta fala była dość duża, nie? A on też dość późno. One raczej, zgarnąłbyś całego expa z tego wave'a? Nie, nie wziąłbyś go, ale zgarnąłbyś z niego całego expa i też prawdopodobnie zdążyłbyś się dopchać pod tower. Dobra. No, no mam. nie, jest za wszelką cenę zawsze golda, nie? No, no. Nie wiem, nie wiem, tak, exp, jest, jak... exp jest ważniejszy, generalnie. Ok. Jak możesz wziąć samego expa, to już jest dobrze W momencie, w którym, w, biorąc pod uwagę taką sytuację, w którym powiedzmy jesteś 2 na 1 Albo jesteś w takiej pozycji, która ci mocno nie odpowiada To wzięcie samego expo już jest spoko ok No dobra I widzisz, że ten gościu wystarczy, że wyszedł do połowy tego wave'a i ty no to... jesteś w stanie już go zrandonować. No To nawet, to nawet nie jest wzięcie tego wave'a tutaj tylko wystarczy, żebym, żeby on był na samej połowie i tu jesteś w stanie już to zrobić. Powiedzmy, gdzieś tam wchodząc lekko pod tą wieżę nawet. W momencie, w którym tego wcześniej ani razu nie zabiłeś, i to jest twoje pierwsze, ogóle, twoje, twoje pierwsze zabójstwo. Bo w to taka fajna postać. Um. No i smok stoi, więc jesteś. Możesz myśleć, że on tam będzie Kaziks, tam Kaziks był. No, także sobie spokojnie spokojnie poszujesz. Wiesz, że on będzie miał rkę nie, więc będzie skakał. Paweł będzie skakał to eee, tam musisz wiedzieć. Uh -huh. <laughs>